Marcin Dalin w czterech swoich pierwszych meczach strzelił 4 gole, a więc bardzo ładna przeciętna w ostatnim meczu z Norwegią, gdzie występował także, nie zdobył bramki. Szybka akcja Polaków, na polu karnym Kosecki, strzał i znakomicie broni Tomas Ravelli. Faulowany Grzegorz Mielcarski, 22-letni piłkarz Olimpii, który zaczął karierę w Chełmiance, potem przez moment wydawało się, że grać będzie w Zawiszu. Uwaga, bo to Kosecki wpada na pole karne. Kosecki strzela i finalnie przychodzi obok bramy. O, dynamiczna, szybka akcja Koseckiego, który poszedł na pełnej szybkości i to było najpoważniejsze zagrożenie pod bramką szwedzką. Oto 24-letni Roman Kosecki, który występuje na co dzień w Galatasaray. Ravelli wyszedł z bramki, utrudnił strzał naszemu zawodnikowi. To wszystko jednak prowadzone jest w sposób chaotyczny. Najczęściej środkiem boiska. Szwedzi wstrzeliwują piłkę na pole karne, licząc na błędy polskiej obrony. Nasi zawodnicy tylko raz zagrozili bramce Ravelliego, kiedy to Kosecki przedarł się i strzelił tuż obok słupka. Szwedzi poza takimi momentami jak ten, który widzieliśmy przed chwilą. Czachowski. Ren. Martinson, Martinson i Bako teraz wspaniałym wybiegiem ratuje sytuację, ale teraz chyba będzie bramka. Nie, jeszcze jedna interwencja wspaniała Baki po strzale Milda i zachowujemy czyste konto. To była najdogodniejsza sytuacja dla Szwedów do zdobycia bramki. W pierwszej połowie nie wypracowali oni takiej sytuacji, w tej części jednak stworzyli pod naszą bramką tego rodzaju niebezpieczeństwo. Widzą Państwo dobitkę Milda. Nie, to jest cofanie taśmy. Troszeczkę musimy zaczekać. Tutaj Martinson zupełnie niepilnowany. Bako śmiało wybiegł z bramki, zmniejszył kąt, utrudnił strzał. Piłkę za linią pola karnego przejął Milt, strzelił i Bako jakimś cudem ręką jeszcze zdołał tę piłkę odbić. On za chwilę uniesie tablicę z numerami zawodników. Arbiter liniowy sygnalizuje zmianę. Ale rzut wolny wykonywać będą Szwedzi. I znowu ta sama trójka jak przy poprzednim rzucie wolnym. Ren, Gren i Eriksson. Znowu sześcioosobowy mur zespołu polskiego. Za Skrzypczaka wchodzi Trzeciak. I za Mielcarskiego Fedoru. A więc nie ma na boisku Rzepki, on opuszcza boisko. Mielcarski także. Ich miejsce zajmują Mirosław Trzeciak i Adam Fedoruk. Mirosław Trzeciak jest czwartym debiutantem występującym w dzisiejszym spotkaniu. Ma 23 lata, rozpoczynał karierę w Gwardii Koszali. Od 3 lat występuje w barwach poznańskiego Lecha i jest zawodnikiem, który ma bardzo dobry drybling. Fedoruk to piłkarz mieleckiej Stali. Grał dotychczas 2 razy w drużynie narodowej, ma 25 lat. I szansa dla zespołu polskiego. Kosecki wykłada piłkę na Kowalczykowi. Kowalczyk lubi tego rodzaju sytuację. Wpada na pole karne, strzela, gol! Tak, proszę Państwa, czy może być piękniejszy debiut 19-latka z warszawskiej Legii niż ten, który jest udziałem Wojciecha Kowalczyka? W drugiej części spotkania, w 14 minucie, typowa, klasyczna kontra zespołu polskiego. Kosecki znakomicie wyszedł z własnej połowy, dostrzegł szybkiego Kowalczyka i ta rewelacja tego sezonu piłkarskiego na naszym krajowym rynku w swoim pierwszym występie w drużynie narodowej zdobywa bramkę. Tak jak... No, błąd Czachowskiego. Nilsson. To jest ten Joachim Nilsson. I strzał Martinsona.
Szwecją i Holandią dają trenerowi Strejlałowi materiał poglądowy, pozwolą mu na lepsze przygotowanie drużyny reprezentacyjnej. Na razie cieszymy się z dobrej postawy debiutantów. Teraz kolejny debiutant w ataku na bramkę Raweliego. Trzecia strzela i bramka! Proszę Państwa, drugi debiutant i druga bramka dla zespołu polskiego. Mówiłem o wysokich umiejętnościach technicznych Mirosława Trzeciaka, zawodnika poznańskiego Lecha. Dostrzegł, że Raweli wyszedł z bramki i przelobował bramkarza szwedzkiego. Posłał piłkę nad nim do bramki. W ten sposób prowadzimy 2-0. Nie ulega dla mnie wątpliwości, że 2-0 jest to wynik lepszy niż gra. Zwłaszcza do pierwszej połowy mieliśmy sporo zastrzeżeń, kiedy Polacy to wykonali tylko jedną akcję ofensywną zakończoną niecelnym strzałem Koseckiego. Potem gra była mniej ciekawa, no ale w drugiej połowie nasi zawodnicy zdobyli dwie bramki. Pierwsza Kowalczyk, debiutant, druga Trzeciak, także debiutant. Prowadzimy 2-0, zwycięzców się nie sądzi, cieszymy się z wygranej i czekamy na taką postawę naszych reprezentantów w eliminacjach Mistrzostw Europy. Ze Stadionu Bałtyku Gdynia mówił Andrzej Zydorowicz. Dziękuję Państwu za uwagę.